Co myśli Twoja osoba ukochana? Witam serdecznie na wróżbie z kart Lenormanda. To jest wróżba jedna, więc nie ma wyboru grup. Oglądnijcie od początku do końca ten króciutki filmik i myślcie o swojej osobie ukochanej. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, do lajkowania i do komentowania pod tym filmikiem o wróżbie, czy z Wami ta wróżba, ten rozkład rezonuje. Kochani moi, bądźcie aktywni na moim kanale. Ja też jestem aktywna, nagrywam codziennie dla Was, a Wy bądźcie aktywni i piszcie, lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam Was oczywiście również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam od razu o wolnych terminach i warunkach takich wróżb. Zapraszam. Teraz skupcie się na swojej osobie ukochanej. Co myśli moja osoba ukochana? 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 Dobrze, zaczynamy, kochani. Ta osoba myśli o tym, że dużo niestety fałszu w Waszej relacji, że dużo jakoś fałszywie się zadziało. Być może Wam nie ufa ta osoba. Niemniej jednak jesteście dla tej osoby bardzo ważne. Ta osoba patrzy w Waszą stronę, gdzieś Was być może podgląda na jakichś netzwerkach społecznościowych. Myśli, że gracie być może nieszczerze, tak, z tą osobą, ale niemniej jednak jesteście dla tej osoby ważne, istotne. Jest to ciężki związek, być może karmiczny, ale niemniej jednak jest to ważna relacja, być może z przeznaczenia. Ta osoba myśli, że jest to jakiś ważny związek, ważną jesteście dla niego, dla niej osobą, tak? Niemniej jednak nie ufa Wam ta osoba. Myśli, że być może nie gracie z nim, z nią tutaj poważnie lub że coś zagrywacie, że coś ukrywacie. Jakiś fałsz, nieszczerość, zdrada, być może kłamstwo wręcz, ale mamy psa i księżyc, czyli ta osoba chce być wierna, lojalna w stosunku do Was, chce przyjaźni z Wami, możecie na nią liczyć, możecie jej zaufać. Ta osoba tęskni za Wami, chce się z Wami spotkać, być może wieczorową porą, lub w nocy tęskni, myśli, śni o Was, podgląda Was gdzieś, tak? Jest Wam wierna. Też chciałaby być może, byście Wy byli w stosunku do tej osoby wierni, lojalni. Mamy kartę miłości. No nic dodać, nic ująć, kochani. Ta osoba jest w Was zakochana lub pragnie związku romantycznego, miłosnego z Wami. I pragnie również tutaj wyjaśnić sprawy jakieś, nie wiem, ukryte, sekrety czy jakieś niewyjaśnione sprawy. I chce otworzyć z Wami, napisać z Wami nowy rozdział książki, czyli zacząć jeszcze raz, nowa próba, nowa szansa, nowy rozdział, tak? Ta osoba tutaj, tak jak mówię, tęskni, podgląda, jest Wam wierna, jest Wam oddana. I przede wszystkim no, ta karta mówi o tym, że są uczucia romantyczne i miłosne. I chce z Wami tutaj romantycznej, nowej historii miłosnej. Zobaczymy jeszcze, co ta osoba ukochana Wam chce powiedzieć. Wyciągnę jeszcze jedną kartę z oraklu miłosnego i słowa tej osoby do Was.
chce mi osoba ukochana powiedzieć? Co chce mi osoba ukochana powiedzieć? Dobrze, dziękuję. Für immer, czyli na zawsze. Ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Czyli wy jesteście w wieczności jakby tutaj poświęceni sobie, oddani. Für immer, na zawsze. Tak? Czyli ta osoba myśli, że jesteście dla siebie przeznaczeni, że jesteście tutaj na długo dla siebie, tak? Dlatego właśnie tu mamy tą kartę Lenormanda Krzyż, ponieważ to jest karta przeznaczenia, karta ważności tej relacji, tego związku, tej znajomości. Być może związek karmiczny, tak? Także jesteście sobie tutaj na długo lub na zawsze w nieskończoności przeznaczeni. Dziękuję serdecznie, kochani Państwo, za Waszą obecność i proszę o komentarze, proszę o Wasze jakby zdania do mnie, lajki, subskrypcje, smajliki, wszystko co mi wyślecie dla wymiany energetycznej jest ważne. Do usłyszenia już wkrótce.